Paweł Urlański, witam Państwa serdecznie na planie zdjęciowym. Reklamy, które kręcimy dla Ministerstwa Gospodarki, reklamy, które będą dotyczyły energetyki jądrowej. Inżynierem energetykiem, więc w moim przypadku energetyka jądrowa była czymś, z czym spotykałem się od lat dziecinnych. Budował żarnowiec, więc trochę pewnie więcej wiem niż przeciętny Polak. Ale też uważam, że taka świadomość społeczna dotycząca energetyki jądrowej jest jak najbardziej potrzebna, bo wbrew pozorom boimy się, ale tak naprawdę też niewiele o tym wszystkim wiemy. Celem naszej kampanii jest przekazanie interesujących, ale również bardzo rzetelnych informacji na temat energetyki jądrowej. Chcielibyśmy, żeby w tej kampanii każdy znalazł dla siebie coś interesującego i po prostu przestał bać się energetyki jądrowej. Tak, my się nie boimy. Jaka jest energetyka jądrowa? Korzystają z niej prawie wszyscy sąsiedzi Polski. Czy jest aż tak bezpieczna i czysta, że nie boją się o swoje zdrowie i środowisko? Czy to prawda, że aż 96% masy zużytego paliwa jądrowego nadaje się do recyklingu, a resztę zatapia się w takim oto szkle i przechowuje w szczelnych betonowych składowiskach? Jaka jest energetyka jądrowa? W Europie znajduje się ponad 180 czynnych reaktorów. Korzystają z niej prawie wszyscy sąsiedzi Polski. Dlaczego zdecydowali się na ten rodzaj energii? 1 gram uranu daje tyle energii, co spalenie 1,5 tony węgla. Szukaliśmy energii w atomie, znaleźliśmy ją i energia była jak najbardziej pozytywna.